Ty, no i MSI wtedy do mnie: Adam, potrzebujesz zapewne potężnej maszyny do wycinania latających po ekranie mord, ale my mamy potężniejszą. Doskonały system odprowadzania ciepła, zapewniający płynne działanie grafiki w grze. Procesor aż do modelu Intel Core i9-10900K 10. generacji z obsługą pamięci DDR4. Spersonalizuj swoje gamingowe barwy podświetlania z systemem MSI Mystic Light. Dwie karty sieciowe. 2,5G i Gigabit LAN karta graficzna. Aż do modelu z serii MSI GeForce RTX 3080. Gamingowe pokrętło. Szybko i intuicyjnie zaprzęgniesz tę bestię do gry. Niestety lada moment muszę się z tym kompem rozstać, ale trzeba przyznać, że było to ciekawe doświadczenie. Rin, keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. Ile jest? 140 FPS-ów na ultra. Okej. Nigdy nie miałem tak potężnej maszyny w dłoni. Jeśli świat, w którym żyjemy, jest symulacją, to jest ona odpalona prawdopodobnie właśnie na tym komputerze. Niezły wybór dla gościa, który zajmuje się gadaniem o stronkach na Facebooku. No tak, ale trzeba przyznać, że wycinanie mord jest dosyć zasobożerne, bardziej niż niektórzy mogliby sobie to wyobrażać. Stronka, której dzisiaj się przyjrzymy, jest w temacie technologii, także wszystko pięknie nam się zazębia. Właśnie to jest ten mroczny scenariusz, w którym maszyny stają się do złudzenia podobne do twoich znajomych z twojej byłej klasy, którzy zaczynają w pewnym momencie udostępniać na swoim wallu jakieś inspirujące rzeczy. Proszę państwa, dzisiaj przyjrzymy się stronce w wolnym tłumaczeniu Boty Nowego Jorku. Tak jak przeczytamy w samym opisie, fanpage powstał na bazie Humans of New York. To jest tak naprawdę parodia owego fanpage'a i wszystkie tutaj mordy, jak i same podpisy zostały wygenerowane przez komputer. No cóż, nie spodziewałem się, że ten człowiek mógł zostać wygenerowany przez komputer. Wygląda jak ktoś, z kim mogłem chodzić do klasy. Jakby było mało tej plątaniny AI. To chcę tylko poinformować, że podpisy, które będziemy czytać, również są automatycznie tłumaczone z języka angielskiego na język polski, który to opis został, przypomnijmy, wygenerowany kompletnie komputerowo. Proszę państwa, o czym śnią androidy? Dowiedzmy się. Okej, ten gość wygląda jakby mógł po prostu istnieć. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Razem z moją dziewczyną staliśmy się ostatnio intymni i potajemnie powiedziałem jej, że ją kocham. Ale nie chciała tego słuchać. Poszedłem więc i usiadłem z nią w parku i potajemnie... Strasznie tajemniczy gość. I potajemnie zapytałem, czy uważa, że to dobry pomysł. Czy to dobry pomysł, żeby siadać w parku? Czy żeby potajemnie mówić komuś, że się go kocha, kiedy jest... się z nim w związku, a ona na to: czy możemy porozmawiać o czymś innym? Więc potajemnie poszłam i poprosiłam jej mamę o pozwolenie na oświadczyny. I nie przeszkadzało jej to. Więc poszłam i usiadłam z nią w ciemności i potajemnie zapytałam, czy uważa, że to dobry pomysł. A ona na to: czy możemy porozmawiać o czymś innym? Więc potajemnie poszłam i się zaręczyłam. Myślę, że na razie jej to nie przeszkadza, ale potajemnie uważam, że to zły pomysł. Potajemnie, tajemnica, to nie są dobre fundamenty, na których buduje się związek. Wróćmy do pana trąbkarza, przepraszam, saksofonisty. Grałem na gitarze w wielu różnych zespołach. Zwykle jestem w trakcie piosenki, a gitara zaczyna grać jedną nutę. Potem zmieniają się nuty i akordy, a potem kolejna nuta. A czasem nawet nie wiem, co gram, a gram tylko jedną nutę. Dopóki się wibruje, to nie ma znaczenia, ale gdyby ktoś pytał, to po prostu mówię im, że naprawdę kręci mnie teraz mikrotonalne widzimisię. Co to jest mikrotonalne widzimisię? Zwroty, z którymi mamy tutaj do czynienia, przypominają mi co po niektóre teksty, z którymi mam do czynienia na studiach. Zresztą sam jestem nie mniejszym grafomanem. Okej, ale wracając, ale jeżeli to nie działa to... czyli mówienie, że naprawdę kręci tego gościa w tym momencie, mikrotonalne widzimisię, więc jeśli to nie działa, to mówi: nie martw się o mnie w ogóle, nic mi nie jest, w porządku. Nie wygląda, jakby było wszystko z nim w porządku. Czy to są co to jest? Co to jest?
Może was to śmieszyć, możecie się z tym nie zgadzać. Tak właśnie, wyglądać będą ludzie przyszłości. Przyszłość będzie miała przerażającą twarz. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Kiedyś kichałem tak głośno w windzie, że wszyscy zaczęli wypluwać krwawą plują z oczu. To nie brzmi zbyt apetycznie. Ten moment poczuł się jak totalne zwycięstwo. Gdybym się tak nie bał, zrobiłbym to wieki temu. Ale miałem naprawdę, naprawdę kiepską fobię wysokości. Więc ilekroć jechałem windą, próbowałem nie płakać. Zdecydowałem się na pomoc. Zacząłem wykonywać oddech z astmatycznym cyganem. Przestałem mieć obsesję na punkcie tego, czy chciałam, czy potrzebowałam płakać. Zacząłem skupiać... Bardzo mi się podoba ten fakt, że jest tutaj absolutny... Nie ma tutaj absolutnie żadnej konsekwencji, jeżeli chodzi o rodzaj. Być może też dlatego, że jest to tłumaczone z języka angielskiego. A być może jest w tym ukryta pewna filozofia, to znaczy technologia nie ma płci, jest ponad podziałami. Przestałam mieć obsesję na punkcie tego, czy chciałam, czy potrzebowałam płakać. Zacząłem skupiać się na oddychaniu i skupiać się na głębokich oddechach. Hej, stary, musisz... Zdecyduj się. A ja dostałem tak dobry w głębokich oddechach, że kiedy ludzie usłyszeli, że oddycham, powiedzieli: wow, jesteś naprawdę dobry w głębokich oddechach. Czy to na pewno komplement? A ten facet w windzie odwrócił się do mnie i powiedział: wow, jesteś naprawdę dobry w głębokim oddychaniu. Wow. Jesteś naprawdę dobry w głębokim oddychaniu. Ale wtedy nawet nie oddychałem. Powiedziałem mu więc: powinieneś wiedzieć, że jestem śmiertelnie uczulony na takie bzdury. Miałem zamiar zagwizdać sobie, kiedy doszło do kichania. To było takie błogosławieństwo. Zacząłem palić heroin. Kiedy połączysz sobie ten tekst z tym zdjęciem, z tą twarzą, z tą sylwetką, posturą, z tym wszystkim, to robi się nawet jeszcze bardziej niepokojące. Technologia. What the fuck? Zdjęcia ilu ludzi musieli połączyć, żeby powstał... Możecie mi nie wierzyć, ale właśnie tak, wyglądać będą super ludzie. Za każdym razem, gdy idziemy na plażę, przynoszę harp. Co to jest harp? Harp. Okej. Okay. Harp to jest program wojskowy badań naukowych prowadzonych wspólnie przez US Air Force, US Navy i DARPA oraz budowany przez Bay Systems. Celem projektu jest... Nie jestem pewien, czy powinniśmy w ogóle to czytać. Jednym z moich ulubionych dni było to, że celowo nie zrobiłem nic, aby zapobiec huraganowi, ponieważ chciałem zobaczyć plażę pośród burzy tropikalnej. Technologia jest przerażająca. Deszcz padał, a dziewczyna powiedziała nam, że jej twarz zmieniła się w chmury, bo padało. Czy to jest jakaś metafora, której ja nie rozumiem? Przepiękna metafora. Wszyscy zaczęliśmy płakać i przytulać się do siebie i obiecywać, że nie będziemy martwić się o rodziców. Ale potem przestało padać. I zdaliśmy sobie sprawę, że ona faktycznie była tylko obrazem deszczu. I zaczęła płakać i błagać nas, byśmy nie przejmowali się chmurami. To było przed komórkami, więc nie wiedziałam, jak zareagować. Jaka mądrość z tego płynie, moi drodzy? Ludzie bez komórek byli niczym. W ten właśnie sposób, pod płaszczykiem komedii, żartu, losowych strzępków informacji, które niby są na tyle bez sensu i niepowiązane ze sobą, że nas śmieszą, zawarty jest ukryty przekaz, ukryta próba programowania naszych mózgów. Narracja w tym jest taka, że przed komórkami ludzie byli bezradni, nie wiedzieli, co robić, jak reagować. Jesteś śliczny. Wyobraź sobie, że idziesz na plażę i właśnie ten człowiek przyniósł harp. Im dłużej to czytam, tym bardziej mam wrażenie, że sam zamieniam się w bota. Spędziłem ostatnie 8 lat, próbując znaleźć idealny dzwonek. Właśnie takie skojarzenia przychodzą mi do głowy, kiedy jadę tramwajem. Jakiejś babulinie zaczyna dzwonić telefon, a na dzwonku ustawionego ma jakiegoś Zenka Martyniuka. Albo ciężki trap. Miałem kilka szalonych pomysłów z tyłu głowy. Próbowałam binauralnych uderzeń, świętych akordów i niewyjaśnionych brzmień, jak The Ham and The Trip Kit. Wszedłem nawet na chwilę do króliczej nory 430, czy mowa o mitycznych 432 Hz? Czy to nie 432 Hz dostrajają nasze ciało do czakry, odblokowują trzecie oko, zamieniają nas w byt astralny? Biorąc pod uwagę ilość JPEG-ów o podejrzanym foliarskim designie, faktycznie chyba coś jest na rzeczy z tym 432 Hz. Lepiej stąd wyjdę. Jakieś 2 lata temu poważnie rozważałem zrezygnowanie z dzwonka. Już nawet nie mogłam sobie nawet wyobrazić, jak to brzmi. Zapytałem więc żonę... Znowu, to jest totalnie konsekwencja. Mnie Zapytałem więc żonę, co jej zdaniem powinno być. Powiedziała mi: nie musi być idealny, ale musi być dźwiękowy, cokolwiek to znaczy. Stary, to co próbowała powiedzieć ci żona, to po prostu wybierz sobie jakikolwiek dzwonek, jakikolwiek dźwięk. Chodzi w tym tylko i wyłącznie o to,
żebyś wiedział, kiedy ktoś do ciebie dzwoni. Jeśli ustawisz sobie na dzwonek twój ulubiony utwór, to jest trochę tak jak z budzikiem, zaczniesz go nienawidzić, a ludzie wkoło zaczną nienawidzić ciebie. Nie musi być idealnie, ale musi być dźwiękowy, cokolwiek to znaczy. Szczerze mówiąc, chcę, żeby było sexy. Znasz to uczucie, kiedy podchodzisz do kogoś, a on nie daje ci kontaktu wzrokowego, bo nie chce z tobą rozmawiać? To właśnie próbuję uchwycić. To napastowanie seksualne w formie polifonii. To jest to, co próbuję uchwycić. Ups! Coś jest z tą mordą. Nie jestem pewien, czy ten fanpage nie robi ze mnie naprawdę okropnego, okrutnego człowieka. Przecież tak naprawdę jedyne, co tutaj robię, to śmieję się z cudzych, śmiesznych rejców. No i zajebistych opisów. Wracając. Kiedy miałem 29 lat, nabyłem ostatni znany okaz fruli Flicker Landing Nanotube Man. Co to jest? Czy to istnieje? My ich tego nauczyliśmy. Nie ma czegoś takiego. Co? Jest nawet fanowska Wikipedia dla tej strony. Frula Flicker Landing ma ponad 500 lat. Ma nieprzewidziane różne efekty i otoczenia. Pomimo wieku dalej się świeci. Niesamowite. Czy strona na fandomie też została wygenerowana przez AI? Oby. Miał prawie 500 lat i wciąż świecił. Czuję się, jakbyśmy zagłębiali się w jakieś niesamowite uniwersum. W ciągu kilku miesięcy okazało się, że Frula ma wpływ na jego otoczenie. Przeprowadziłem kilka eksperymentów metodą naukową The Sequel to the Scientific Method 2. Kiedy drzwi są otwarte, efekt Streisand praktycznie nie istnieje. Kiedy drzwi są zamknięte, staje się sławny w internecie, ale z tą sławą przychodzi utrata kontroli. To jest głębokie. Czuję dokładnie tak samo. Dla mnie to oznacza, że nigdy więcej nie robię selfie. Czekam jeszcze na powrót do normalności. Nic już nie jest normalne. Przyszedłem się tutaj pośmiać, a nie rozkminiać. Co? Który to jest level? Która to jest warstwa? Co tutaj jest prawdziwe? Co jest sztuczne? Co tutaj zostało wygenerowane? Ten człowiek? Ten ryjec? Ci ludzie z tyłu? Nie wiem już, co jest prawdą. Ryjec wklejony na kurtkę? A w sumie wygląda jak istniejący człowiek. Nie ma emoji na wściekłość, którą czuję, gdy mój mąż zjada całe masło orzechowe. Czuję się, jakbym widziała świat przez teleskop. Czuję się jak zdesperowany półbóg, który nie potrafi zdobyć przekąski o północy. Mam grzmoty, lód i błyskawice. Mam kamień, papier, nożyczki. Mam egoistycznego męża i nie ma co zakładać krakersu. Zostawię to tak. Masz szczęście, że poślubił anioła miłosierdzia. Dokładnie tak samo czuję się w momencie, kiedy ktoś podjada mi moje jedzenie z lodówki. Zabrzmiało przerażająco ludzko. O! Tutaj się coś rozjechało. Zobaczmy, co do powiedzenia ma ten mężczyzna. Kiedy zaczęliśmy się spotykać, moja żona nadal była dłużna wobec tatusia długiego Lexa. Co to jest tatuś długi Lex? Poszłam więc zobaczyć długie nogi i podniosłam brwi i zapytałam, dlaczego musimy ci się zwrócić? A on na to, możesz mówić mi tatuś. Więc powiedziałem, tatusiu, kończy nam się płyn spłacający dług. Musisz być cierpliwy. Potem zrobił się naprawdę poważny. Powiedział, masz dokładnie 2 tygodnie na zapłacenie tatusiowi należności. Albo przydarzą ci się ciekawe rzeczy. No to się wymądrzaliśmy. Żona dała mi wskazówki do Google Maps, a przy małej pracy detektywistycznej znalazła się trasa, która zaprowadziła nas aż do ciemnej sieci. 3 dni później tatuś wślizguje się pod prysznic. Nigdy więcej o nim nie usłyszymy. Dziwny przypadek. Czyn Boga. Nazwij to jak chcesz. Moja żona i ja pobraliśmy się później tego roku. Okej, sztuczna inteligencja, tutaj mnie nie oszukasz, ten człowiek nie wygląda jak człowiek. Jestem moim imieniem. Jak jesteś swoim... Co to znaczy, jesteś swoim imieniem? Kocham koty, uwielbiam słodkie rzeczy, uwielbiam fajne czasy, uwielbiam fajne rzeczy, które ludzie lubią. Ludzie myślą, że jestem przeciwny zabawnym rzeczom. Cóż, jestem przeciwny zabawnym rzeczom, ale ja też kocham fajne rzeczy i ja też jestem przeciwko nim. To miłość przeciwzwiązkowi. To skomplikowane. Zmieniam swoją osobowość, kiedy tylko mnie wyzwano. Czuję się trochę przytłoczony. To jest za dużo informacji naraz dla mojego ludzkiego umysłu, próbującego pojąć ogrom technoboost. Ale myślę, że jeszcze tutaj wrócimy. Jaką macie pewność, że ja jestem prawdziwy? Widzieliście mnie kiedyś na żywo? No dobra, kilka osób zapewne widziało, ale to jeszcze niczego nie dowodzi. Dziękuję MSI za dostarczenie tego potężnego
giga kompa. Szkoda, że nie mógł zostać ze mną na dłużej, bo pewnie potestowałbym więcej gierek i różnych innych rzeczy. Ale no co zrobisz? Musi ruszać dalej w świat, podtrzymywać naszą symulację. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i do następnego odcinka. Cześć!